Mamy inne pytanie i to pytanie brzmi następująco. Czytamy w Jeremiasza 31:31, że nowe przymierze będzie z domem Izraela i z domem Judy. Z potomkami Abrahama, a Galacjan 3:16 i Galacjan 3:28-29 zdaje się mówić, że my, wierzący, z pomiędzy narodów jesteśmy dziedzicami tych obietnic, bo jesteśmy nasieniem Abrahama przez Chrystusa. Pytanie jest następujące. Czy wszyscy wierzący, czy wszyscy nowotestamentowi wierzący są w przymierzu, które było zawarte przez Boga z Abrahamem? Jeśli to jest niebiblijne rozumowanie, to jakie praktyczne konsekwencje albo gdzie taka doktryna prowadziłaby, jeśli trzymalibyśmy takie rozumienie? Pytaniem jest, czy Kościół jest w relacji przymierza z Bogiem obecnie? To jest to pytanie i to jest to rozumowanie. Nie. Znowu trudne pytanie. Tak, to nie jest łatwe pytanie. Nie jest łatwe, ale jest, powiedzmy, istotne dla nas dzisiaj. To jest istotne. Tak jest. Przymierze to rodzaj kontraktu, umowy, którą się zawiera. Jest stare przymierze jako umowa, kontrakt między Bogiem a Izraelem. Izrael miał pewne zobowiązania i złamał kontrakt, złamał umowę, złamał przymierze, umowę, kontrakt. Wtedy Bóg im obiecał, zawrę z wami nowe przymierze Izraelu i Judo, nowy kontrakt, nową umowę. Bóg obiecał im, to jest Izraelowi i Judzie, tak, on obiecał Izraelowi i Judzie, zawrę z wami nowe przymierze Izraelu i Judo. Zawrę z wami nowe przymierze Izraelu i Judo. To nowe przymierze jest kontraktem jednostronnym. W księdze Jeremiasza 31:31 jest wyraźnie napisane: zawrę nowe przymierze z domem Izraela i z domem Judy. Nowy kontrakt, nowa umowa z Izraelem i z Żydami. Przejdźmy teraz do 8 rozdziału listu do Hebrajczyków i to jest potwierdzone w liście do Hebrajczyków 8, werset 10, gdzie jest napisane. Bo takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela i z domem Judy po tych dniach, mówi Pan. Czy możesz sobie wyobrazić, że Bóg zawiera kontrakt, umowę z nami, swoimi dziećmi? Zawieramy umowy, kontrakty z naszymi partnerami biznesowymi, ale ja nigdy nie zawarłbym kontraktu przymierza umowy z moim dzieckiem. Tak więc nowe przymierze jest dla Izraela i Judy. Bóg uczyni to przymierze w przyszłości, w tysiącletnim królestwie, w milenium. Czy teraz jako chrześcijanie, jako Kościół mamy coś wspólnego z nowym przymierzem? Skoro przymierze nie jest zawarte z żadnym z chrześcijan, nie tyczy się relacji z Kościołem, to czy my mamy coś z nim wspólnego? Czy nic? Znak zapytania. Krew Chrystusa, którą On przelał, jest krwią nowego przymierza. Jakie będzie zawarte z Izraelem i z Judą? Paweł w drugim liście do Koryntian w rozdziale 5 nazywa siebie sługą nowego przymierza.
Jest pewna relacja, którą jako chrześcijanie, jako Kościół mamy do nowego przymierza, które będzie zawarte z Izraelem i Judą. Relacja ta jest następująca. Błogosławieństwa, które nowe przymierze obiecuje w przyszłości Izraelowi i Judzie, są już teraz dostępne dla nas. Jeśli porównamy Jeremiasza 31 z 8 rozdziałem listu do Hebrajczyków, to zauważymy, że w Nowym Przymierzu przygotowanym dla Izraela i Judy są cztery dostępne nam jako niebędącym z Izraela ani z Judy błogosławieństwa. Pierwszym błogosławieństwem jest to, że prawa Pana zostaną włożone do ich serc lub umysłów. Drugim jest pełna relacja z Bogiem. Hebrajczyków 8, werset 10, ja będę dla nich Bogiem, a oni będą dla mnie ludem. Trzecie błogosławieństwo to pełna znajomość Boga. Werset 11 mówi, poznają Pana, ponieważ wszyscy poznają mnie w sobie. Czwartym błogosławieństwem jest pełne przebaczenie, werset 11. Będę miłosierny dla ich niesprawiedliwości, a ich grzechów i ich bezprawia już nigdy nie będę pamiętał. To będą cztery błogosławieństwa nowego przymierza dla Izraela i Żydów w tysiącletnim królestwie. Ale my już skorzystaliśmy więcej niż z tych czterech błogosławieństw. Antycypujemy w nich, to znaczy mamy je przedpremierowo. Prawa Pana są w naszych sercach. Cali narodziliśmy się na nowo. Znamy Boga o wiele bardziej niż Izrael kiedykolwiek Go pozna. I już teraz mamy pełne przebaczenie. A więc bardzo krótko, nowe przymierze zostanie zawarte z Izraelem i Judą. Ale daleko większe błogosławieństwa od tych z nowego przymierza są błogosławieństwami, którymi my jako Kościół, jako chrześcijanie już teraz możemy się cieszyć dzień po dniu. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Pan. Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach. I będę im Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich, mówi Pan. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Tak, mówi Pan, który daje słońce na światłość w dzień, prawa księżyca i gwiazd na światłość w nocy, który rozdziela morze tak, że huczą jego fale. Pan zastępów to jego imię. Gdyby te prawa ustały przede mną, mówi Pan, wtedy i potomstwo Izraela przestanie być narodem przede mną na wieki. Tak mówi Pan, jeśli można zmierzyć niebiosa w górze i zbadać fundamenty ziemi w dole, wtedy i ja odrzucę całe potomstwo Izraela za to wszystko, co uczynili, mówi Pan. Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem to pierwsze było nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie. Tymczasem ganiąc ich mówi, oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan.
Tak jest zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich. Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę, a gdy mówi nowe, uznaje pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.